Najpewniej pamiętacie Nikocado Avocado. To gościu, którego bardzo szkodliwą karierę omawiałem w filmie niemal 2 lata temu, którego działalność i cała internetowa persona oparta jest o jedzenie gigantycznych ilości jedzenia, szkodzenie samemu sobie, czy coraz bardziej obleśne upadlanie się przed kamerami. Od mojego pierwszego filmu na ten temat niedługo minął 2 lata. Od tamtego czasu zmieniło się naprawdę całkiem sporo w jego sytuacji, w związku z czym dzisiaj wracamy do tego tematu, a ja pokażę wam dalszą część jego historii oraz ostatecznie ocenię całokształt jego działalności, przynajmniej do tego momentu. Przed wami druga część całej prawdy o Nikocado Avocado. Dzisiaj powracamy do tematu Nikocado Avocado. Jeżeli dalej mimo tych kilku lat nadal nie wiecie, kim jest ta osoba ani co robi w internecie, to niemalże 2 lata temu nagrałem o nim oddzielny materiał, gdzie mówiłem całość jego kariery do sierpnia 2022 roku. Niemniej, jeżeli już jesteście zaznajomieni z tematem i wszystko wiecie, to może lepiej przejdźmy już do sedna tego odcinka, bo mamy naprawdę sporo rzeczy do przegadania. Od publikacji mojego pierwszego filmu na temat Nikocado Avocado mijają w sierpniu 2 lata. I tu pojawia się pytanie, czy coś zmieniło się od tamtego czasu? No, i tak, i nie, ale bardziej tak. Zacznijmy od tego, że od tamtego czasu Nikocado dość mocno zmniejszył swoją aktywność w sieci. Wcześniej jego regularność postowania kolejnych odcinków była dość spora, pojawiało się wiele filmów w bardzo krótkich odstępach od siebie, a na jego kanałach było po prostu całkiem gęsto. Niemniej od publikacji mojego filmu zrobiło się tam jakby rzadziej, ponieważ patrząc tylko i wyłącznie na jego główny kanał przez ostatnie niespełna 2 lata, mianowicie od sierpnia 2022 roku do maja 2024 roku, pojawiło się tam zaledwie 12 filmów. Jednakże nadal są to długie treści, trwające od pół godziny do nawet godziny 20. Z jednej strony faktycznie można na to patrzeć jako po prostu zmniejszenie aktywności na kanale, niemniej w kontekście Nika jest trochę inaczej, ponieważ w jego sytuacji mniej kontentu, a dokładniej kontentu opierającego się o jedzenie dużej ilości niezdrowego jedzenia, równa się pochłanianie mniejszej ilości niezdrowego jedzenia, ponieważ na tym oparta jest cała jego internetowa persona. I jeżeli dalej mówimy o jego głównym kanale, to tak, on opublikował tam 710 filmów, a przez ostatnie niespełna 2 lata opublikował zaledwie 12. To jest spora różnica. I dość podobne zjawisko ma miejsce także i na jego pozostałych kanałach, gdzie na co niektórych aktywność jest większa niż na tym głównym, ale wciąż nieporównywalnie mniejsza w porównaniu do tej, do której Nick przyzwyczaił nas przez te wszystkie lata przed 2023 rokiem. Natomiast co do zawartości samych treści, no nie zmieniło się zbyt wiele. To nadal jest szokowanie widza jedzeniem ogromnych ilości jedzenia. Chyba każdy wie, że bardzo niezdrowego, przetworzonego, fast foodowego. Zdarzałem jak stary jakiś spocony boomer czy coś. Więc całokształt działalności Nikocado absolutnie się nie zmienił. I stary, teraz mam taką przekminę, ale to jest zła przekmina i nie, niech nikt się do tego nie stosuje. Ale jestem mega ciekaw, w jaki sposób taki content przyjąłby się w Polsce. Na zasadzie stanowczo zbyt otyły ziomek wbija ci się na YouTube'a z takimi miniaturkami i szokuje cię jedzeniem takiej ilości syfiastego gównianego żarcia. Myślę, że w Polsce mogłoby być ciekawie z czymś takim, niemniej mam ogromną nadzieję, że nikt nie będzie powtarzał taktyki biznesowej, jaką ma Nick. Taktyki, która opiera się na skrupulatnych publikacjach niezbyt różniących się od siebie materiałów, których prowokacyjną treść omówiłem już przed chwilą, obowiązkowo treści długich, przekraczających pół godziny, żeby wepchnąć tam więcej reklam, nazywajmy rzeczy po imieniu, a dodatkowo każda z tych publikacji okraszona musi być szokującą miniaturką i prowokacyjnym tytułem, albo wpółprowokacyjnym. I bang, macie gotowy przepis na karierę w internecie, dodatkowo musicie spamić shortsami, które również szokują swoją treścią, albo musicie tam narzekać na swój stan fizyczny i swoją kondycję, obowiązkowo będąc stanowczo niebezpiecznie otyłym, bądź jeść duże ilości niezdrowego jedzenia w 60 sekund, albo nie wiem stary, obcinać paznokcie. Kurwa smacznego jak coś jecie. Przepraszam was. Niemniej co do jego treści, to był mocny ogólnik. Wejdźmy w to trochę głębiej, ponieważ przez te niespełna 2 lata wydarzyło się więcej niż mogłoby się wam wydawać. A zacznijmy od... To będzie dziwne, ale uwaga. Wiem jak to zabrzmi. Dramy internetowej spowodowanej przez schudnięcie Nikocado Avocado. Ja nie żartuję, ludzie zesrali się o to, że Nikocado schudł. I kurwa, niektórzy nagrywali o tym filmy. Zatem porównajcie sobie, jak Nikocado wyglądał wtedy. Niespełna 2 lata temu. A jak wygląda teraz? No, jest pewna różnica. Nikocado jest wyraźnie objętościowo mniejszy niż był wcześniej. Za co oczywiście mega props i to bardzo dobrze dla jego zdrowia. Nikocado wreszcie poniekąd wziął się za siebie i zaczął chudnąć.
W 2023 roku Nikocado pochwalił się, że zrzucił 89 funtów, co daje nam około 40 kg. Niemniej, jeżeli chodzi o stosunek tego do jego faktycznej wagi, to różne źródła podają różne informacje, Nik też podaje różne. Niemniej założyć można, że w swoim piku wagowym Nik ważył 400 funtów. Co niektórzy mega to wyolbrzymiają, clickbaitując, że ważył ponad 500 funtów. No niemniej to nie jest prawda, ponieważ nigdzie nie ma informacji, która by to potwierdzała. Załóżmy, że Nik z 400 funtów zrzucił 89. Co oznaczałoby, że na tamten moment schudł ze 181 kg do około 140 kg. Dodatkowo w jednym z ostatnich filmów pochwalił się, że zrzucił jeszcze więcej. Jednakże dokładna wartość na ten moment nie jest znana. Niektórzy mówią, że zrzucił 150 funtów, ale ponownie, kij wie skąd oni wyli tę informację. W każdym razie, nawet zakładając, że Nikocado zrzuciłby 150 funtów, to dosłownie wyrzuciłby ze swojego organizmu starego siebie, jak był jeszcze chudy. Niemniej ciężko stwierdzić, ile Nik waży w tym momencie, niemniej na pewno jest zauważalnie mniejszy i lżejszy niż był wcześniej, za co mega props. I wokół tej jego przygody z chudnięciem doszło do naprawdę dziwnych rzeczy. Na zasadzie ja wiem, że ludzie w internecie są mega toksyczni, niezdecydowani, nie warto zawsze brać pod uwagę wszystko to, co piszą ci ludzie. Aczkolwiek z jednej strony ludzie chwalili Nika, że wziął się za siebie i zaczął chudnąć, za to inni stwierdzili, że Nik jest teraz nudny. Dosłownie, niektórzy chcieli, żeby on dalej opychał się nie wiadomo jakimi rzeczami i tył na tych filmach. I wręcz sapali się, że to już nie jest to samo. Jakby nie rozumiem w ogóle takiego podejścia. Niemniej całe szczęście Nik nie wrócił do swojej poprzedniej wagi i konsekwentnie zdaje się tą wagę tracić, mimo faktu, że mówi na swoich filmach, że jest już bliski poddania się. Jednakże wciąż mimo to Nikocado opublikował jeszcze jeden film, gdzie znowu wspomniał o swojej stracie wagi. Jednakże i tak sam stwierdził, że duża część amerykańskiego społeczeństwa jest otyła, a on i Orlin, czyli jego partner, lubią siebie dużych nawzajem, a sam jednocześnie nie chce chudnąć, aby uszczęśliwić nieznajomych w internecie. Tak, on dosłownie powiedział to na ostatnim filmie. W związku z czym myślę, że jeżeli chodzi o utratę wagi Nikocado, w tym momencie możemy postawić kropkę. Nikocado faktycznie schudł i to naprawdę sporo, z bardzo niebezpiecznego stanu dla jego zdrowia. Niemniej absolutnie nie oznacza to, że ma on chęci chudnąć do stanu sprzed otyłości. Ponieważ mówiąc szczerze, to po prostu zabiłoby jego biznes, jego wszystkie kanały i całą jego personę w internecie. Jeżeli mamy mówić śmiertelnie szczerze o jego sytuacji, to będzie to brutalne, ale chudnięcie do bezpiecznego, zwyczajnego stanu zwyczajnie mu się nie opłaca, a Nikocado bardzo dobrze o tym wie. W związku z czym, jeżeli przewertujemy sobie całą jego karierę od 2014 roku, kiedy publikował jeszcze wegański content, a później zaliczył swój popularnościowy szczyt w momencie, kiedy zaczął jeść gigantyczne ilości jedzenia na filmach, bardzo mocno przytył oraz coraz bardziej posuwał do przodu granice obrzydliwości, jaką może pokazać na swoich filmach związaną z jedzeniem, ale również traktowaniem siebie czy Orlina swoim ciałem i resztą, to zauważymy, że oczywiście publikowanie takich form filmów najbardziej mu się opłaca i zarobił na tym gigantyczne pieniądze przez te kilka lat, dzięki czemu w tym momencie już nie musi martwić się o swoją sytuację finansową przez następne lata, co pozwoliło mu chociaż odrobinę zadbać o siebie i zrzucić chociaż trochę wagi, natomiast nie na tyle, żeby zabiło to całe zainteresowanie jego osobą. Moim zdaniem Nikocado nie schudnie do, w cudzysłowie, zwyczajnych rozmiarów, ponieważ wciąż, nawet ze zmniejszoną aktywnością, będzie wstawiał kolejne mukbangowe filmy. Po prostu jest to jedna wielka taśma produkcyjna kolejnych pieniędzy dla niego, a absolutne schudnięcie po prostu zabiłoby całą jego działalność oraz zainteresowanie jego osobą. Bo Nikocado sam w sobie myślę, że nie byłby na tyle interesujący, żeby przyciągnąć do siebie takie wyświetlenia. Chociaż o tej kwestii jeszcze sobie porozmawiamy, niemniej jeżeli chodzi o jego działalność, inny content po prostu by się tu nie sprawdził. Tak samo jak nie sprawdził się te 10 lat temu, tak samo nie sprawdziłby się teraz. To ogromne zainteresowanie jego postacią wynika tylko i wyłącznie z jego okropnego, fatalnego stanu, w jakim był przez te kilka lat. Oraz coraz to bardziej szokujących treści pokazywanych na jego filmach. A jeżeli ktoś nagle stwierdzi, że jego stare filmy też mają duże wyświetlenia, to prawda. Niemniej te wyświetlenia wzięły się od ludzi, którzy chcieli sprawdzić, jak Nikocado wyglądał wcześniej. To jest ruch, który został przekierowany z jego nowych, szokujących filmów na te stare, mocno przyziemne. Zauważcie, że prawdziwy pik popularności Nikocado Avocado rozpoczął się w 2021 roku, kiedy on już od kilku lat publikował tego typu materiały.
Wcześniej co prawda cieszył się już jakąś popularnością, niemniej największy pik przyszedł w momencie, kiedy ludzi zszokował jego stan. Zatem myślę, że w ten sposób przedstawia się cały case jego utraty wagi. W kontekście jego internetowej działalności nie jest to nic nie wiadomo jak porażającego, nie ma większego wpływu na jego postać internetową, poza tym, że jest trochę mniejszy. Dla jego zdrowia ma to bardzo pozytywny wpływ, niemniej to co jest absolutnie obrzydliwe, to te wszystkie gówniane kanały na YouTubie, nie tylko z zagranicy, ale również w Polsce paru takich się znalazło, dla których jego strata wagi była pożywką dla kolejnych filmów. Prawda jest taka, że każdy z nich w tych filmach gada dokładnie to samo, a filmy tych ziomków w ogóle niczym od siebie się nie różnią. Niemniej w 2023 roku wydarzyło się coś ciekawego, gdyż Nick pojawił się na kanale gościa z kanału Umpawil, a następnie we dwójkę założyli podcast, który liczył 3, no maksymalnie 4 odcinki, gdzie Nick udzielał się i wyszedł tam na naprawdę spoko gościa, ludzie naprawdę go polubili w momencie, kiedy zdjął tą swoją szokującą maskę, którą zawsze zakładał na swoje długie filmy na swoich kanałach. I mimo faktu, że dalej pojawiał się tam w tym swoim charakterystycznym, prowokującym stylu, co oznacza założenie chociażby bluzki w ten sposób, bo tak, to jest część jego persony, ale o tym pogadamy sobie za moment, to ludziom i tak naprawdę bardzo spodobała się postać Nicka na tych podcastach i nawet przy okazji drugiego odcinka, który zszedł na trochę bardziej prywatne, osobiste, nie tak przyjemne, emocjonalne tony, nawet było im go szkoda, patrząc na jego reakcję na co niektóre pytania. To jest dziwne, Nick jest w zasadzie prawie normalny w trakcie podcastu. Komentarzy podobnej treści było więcej. Ludziom spodobało się wystąpienie Nikogo do Awokado tutaj i chociaż sam podcast liczył tylko 3 odcinki, to naprawdę ludziom się to spodobało. Nie wiem czemu go skończyli, ale na samym kanale po 4 naprawdę udanych odcinkach pojawiły się 3 dość typowe dla Nika, zresztą mam wrażenie, że to są reuploady poprzednich filmów. I od tamtego momentu kanał pozostaje martwy. Niemniej to jest naprawdę ważne wydarzenie w kontekście całej postaci Nika w internecie. To co Nick robi na swoich kanałach to tylko postać, pewna rola. Zresztą bardzo dokładnie zaplanowana, a co za tym idzie skuteczna. Nick intencjonalnie jest tak kontrowersyjny na tych filmach. Celowo jest prowokujący, przybiera swego rodzaju rolę, jak aktor w filmie. I rola ta oczywiście przynosi mu spore korzyści finansowe, ale przez lata była fatalna dla jego zdrowia. To jest chyba największy problem w kwestii jego postaci. Jeżeli chodzi o jego bardziej prowokacyjną stronę, Nikokado ma też swojego OnlyFansa. Liki kontentu z tego OnlyFansa normalnie latają sobie po necie, bo ludzie to stamtąd wyciągają. To jest jakiś dramat, w sensie ja się zainteresowałem sprawą, czy to jest jakiś troll, czy on faktycznie wrzuca tam posrany content. I to, co stamtąd wyciekło, to jest najgorsze chore gówno, jakie ja widziałem w życiu. Bo to, co znalazłem, co wyciekło stamtąd, co sobie lata po internecie, jest okropne i obleśne, więc aż strach pomyśleć, co znajduje się tam za paywallem, czego jeszcze stamtąd nie wyciągnięto. Niemniej, skoro już mówimy o jego OnlyFansie, to jest to pewna część jego wizerunku, pewna część tej jego strategii internetowej na oczywiste viewsy, zasięgi i rozwój jego internetowej persony. W każdym razie to wszystko składa się na szokujący aspekt jego osoby, a bez tego szoku Nick w ogóle nie byłby interesujący i atrakcyjny dla widza, przez co prawdopodobnie nigdy nie zrobiłby takich zasięgów i kontrowersji, jakie zrobił na swojej szokowej stronie osobowości. To właśnie stąd bierze się to obcinanie paznokci, to właśnie stąd bierze się to pochłanianie gigantycznych ilości niezdrowego, przetworzonego żarcia na filmach, to właśnie stąd biorą się dziwne, prowokujące, wyświetleniogenne zachowania, odpały na filmach, odwalanie, nawalanie się jedzeniem, płakanie, darcie ryja, robienie wielu innych bardzo obrzydliwych rzeczy i w końcu chociażby założenie OnlyFansa z naprawdę obrzydliwymi i obleśnymi treściami, których nikt nie chciałby oglądać. Nie wiem, ludzie mają różne preferencje, ale wróćmy do tematu. I to właśnie dlatego Nikokado się tak zachowuje, ponieważ to jest wielki czynnik, który zwiększa zainteresowanie jego osobą, a co za tym idzie wyświetlenia i pieniądze, o których Nick już wypowiadał się kiedyś, że ma ich mnóstwo. You know, I sit up here in my tower and watch everyone struggle and be poor. It's so entertaining. I love watching poor people. They struggle. Oh. I osobiście nie wierzę, że Nikokado schudnie do bezpiecznych rozmiarów i do bezpiecznego stanu dla jego i dla jego zdrowia, ponieważ to po prostu zabiłoby jego internetową postać, zabiłoby jego kanały, zainteresowanie jego osobą, a co za tym idzie, cały jego biznes oparty na, mówiąc wprost, upadlaniu się przed kamerami dla ludzi, którzy później to oglądają. A on ma z tego pieniądze.
Więc myślę, że w ten oto tragiczny sposób możemy absolutnie podsumować sobie całą jego działalność do tego momentu i myślę, że również i przez następne lata, bo nie sądzę, żeby cokolwiek w jego internetowym postępowaniu się zmieniło. I to tak naprawdę w gruncie rzeczy nie jest po prostu szokujące, to nie jest temat, jak on tyle je na filmach, czy on nadal tyle je, a po prostu jest to mega smutne, przykre i w pewnym sensie tragiczne. Do jakiego stanu możesz doprowadzić siebie dla wyświetleń i pieniędzy i jak bardzo możesz upodlić samego siebie przed kamerami właśnie dla tych korzyści finansowych. To jest przerażające, jeżeli faktycznie o tym pomyślisz, że on robi to tak naprawdę na własne życzenie, patrząc na to, że on wcześniej był normalnym gościem. Tylko później, w momencie, kiedy jego content zmienił się, ten zaczął tyć, a następnie zauważył, że nie tylko pochłanianie dużych ilości jedzenia, ale również cały ten szkodliwy szok na jego filmach przyciąga ludzi, daje mu więcej pieniędzy, to wtedy to wszystko poszło i Nikocado rozwinął się po internecie, stając się bardzo szkodliwym memem. Nie tylko dla społeczności, ale przede wszystkim dla samego siebie. Myślę, że w tych słowach wyczerpałem cały wątek kariery Nikocado Avocado w internecie. Nie sądzę, żeby do jego sytuacji dałoby się dodać cokolwiek więcej. Dosłownie uważam, że po obdarciu go z tego całego szoku to jest strasznie nudna postać, której wpływ może być szkodliwy. Zresztą powiem więcej, myślę, że faktycznie jest to bardzo szkodliwa postać w internecie. Ilość szoku i po prostu nieodpowiednich wzorców, jakie promuje ten człowiek, jest niewyobrażalna, a sam fakt, że ma z tego pieniądze, to nie jest jakiekolwiek wytłumaczenie. Jednakże przede wszystkim musimy pamiętać, że takimi zachowaniami szkodzi sam sobie. Ale jeżeli mamy mówić jeszcze dosadniej, to po prostu strasznie przykre. Jak wiele człowiek w jego wieku, bardzo młody człowiek dodatkowo, jest w stanie zrobić po prostu dla olbrzymich pieniędzy. Starałem się to nakreślić przez cały ten materiał, ale jakby podsumujmy to jeszcze raz. Nikocado, będąc młodym, bo 32-letnim gościem, doprowadził swoje ciało, zdrowie i kondycję do ekstremalnie niebezpiecznego stanu. I to dosłownie na własne życzenie, pod content w internecie, pod robienie wyświetleń, które następnie przynoszą mu pieniądze. A następnie po zauważeniu, że więcej szoku równa się więcej wyświetleń, równa się więcej pieniędzy, mówiąc wprost, porzucił jakąkolwiek godność, stając się wydmuszką w internecie do robienia kontrowersji w coraz bardziej obrzydliwy sposób, co więcej szkodliwy. Jest to bardzo przykry i może nawet tragiczny przykład tego typu kariery, ponieważ osób mających podobne taktyki, podobne szkodliwe, generujące kontrowersje taktyki jest znacznie więcej. Niemniej to, co zrobił Nikocado, jest chyba najgorszym przykładem tego typu. Ponieważ jeżeli twoim zajęciem życiowym z pewnego rodzaju lenistwa staje się upadlanie siebie przed kamerą, upadlanie swojego chłopaka przed kamerą, niszczenie swojego ciała, niszczenie swojego zdrowia, jedzenie gigantycznych ilości absolutnie niezdrowego i szkodliwego jedzenia, czy pokazywanie się w coraz bardziej obrzydliwych sytuacjach w internecie, bądź, nie wiem, pokazywanie przyrodzenia na OnlyFansie, bądź wstawienie tam wielu innych, coraz bardziej obrzydliwych zdjęć, to coś jest nie tak. I to ostatecznie nawet nie rozchodzi się o to, czy Nikocado Avocado schudł, czy to się robi niebezpieczne, czy nie. Tylko w tym momencie bardziej chodzi tu o to, jak bardzo jesteś w stanie zmarnować sobie życie jako człowiek dla pieniędzy. Bo nawet jeżeli Nikocado Avocado w końcu zamknie kanał po zarobieniu kolejnych milionów i doprowadzi swoje ciało do stanu używalności, to i tak mimo tak wielkich pieniędzy nie odwróci swojej przyszłości. A lata upadlania się przed kamerami na własne życzenie raczej pozostaną z nim już do końca. To jest naprawdę przykre i okropne i naprawdę nie wiem, czy jakkolwiek można jeszcze w inny sposób skomentować jego działalność. Jest to w gruncie rzeczy bardzo przykre i smutne. Nie tylko kontrowersyjne, obrzydliwe, ale przede wszystkim smutne. Gościu swoją drogą sam stał się farmą pieniędzy, kontentu, wyświetleń. Dla wielu naprawdę gównianych kanałów na YouTube, które w 8-minutowych filmach po prostu komentują jego sytuację, mówiąc, że on dużo je. On dużo je, on sobie szkodzi. I jakby cały czas powtarzając to non-stop od kilku lat. A ludzie dosłownie na osobistej tragedii pewnego gościa, który może w pełni nie zdaje sobie sprawy z tego, co robi, a może zdaje, nie wiadomo, jaką maskę przybierze w danym momencie, po prostu robią sobie content na gównianych filmach, absolutnie nie zagłębiając się do sedna tematu i sprawy. Myślę, że na koniec filmu mogę po prostu powiedzieć, że współczuję mu. I to bardzo. Niemniej Nikocado taki los obrał tylko i wyłącznie na własne życzenie.
W ten właśnie sposób przedstawia się aktualna sytuacja Nikocado Avocado w internecie. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach na dole, co wy o tym sądzicie i jakie macie zdanie w tej kwestii, czy podzielacie to, co powiedziałem na tym filmie, czy może się z tym nie zgadzacie. Naprawdę jestem mega ciekaw waszych opinii, więc zostawcie je w komentarzach na dole.